Witam Państwa serdecznie, ale też deszczowo. Dlatego, że na zewnątrz druga fala deszczu. Nas to nie cieszy. Tak. Fala sztormowa. Druga fala na 16.07.2020. Bo właśnie dziś na Poznaniu słyszeliśmy, że ponoć właśnie na ulicy Głogowskiej i Hetmańskiej przewróciło się drzewo. I właśnie ponoć z tego niestety właśnie będą wielkie korki, więc tak właśnie 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 będą zakorkowane. Do 20.30 radzimy zostać w domu, bo ulice będą zakorkowane, ale też bardzo śliskie i może się stać dużo wypadków. A na dodatek właśnie też proszę nie używać telefonów na dworze, bo gdy jednak błyszczy prąd, to magnes to przyciągają, a jeszcze właśnie przed warunkiem nie chować się pod drzewem ani pod słupem, bo inaczej piorun was złapie i będziecie mieć wypadek. A teraz prognoza pogody na jutro. Uwaga, jutro też tak samo deszczowo, ale na szczęście będzie trochę cieplej. Tak, jutro ma być też burzowo jak dzisiaj. W niedzielę zapowiada się bardzo ciepła pogoda. Możecie jechać sobie nad jeziorko, spędzić fajnie niedzielę. Lub możecie też pojechać na jezioro, ale jak słuchacie, właśnie sobota będzie bez żadnych opadów deszczu ani burz, tylko właśnie będzie lekkie zachmurzenie i będzie słonecznie, ale temperatura spadnie do 27 stopni. Zapraszamy na Eskę Telewizja, dlatego że tam są super hity na lato. Super hity na lato i niekończąca się zabawa. Oglądajcie super fun hit na i telewizji wspaniały na lato. A teraz może zapytamy się eksperta od takich burz, co? Tak. Proszę proszę, masz mikrofon. Ja mam. Nie, możesz powiedzieć do mnie. Dzień dobry Państwa. Dzisiaj jest taka pora, nie można się... No i teraz zagrzmiało! Ale tu w Minecraftie jakby ja ciął burzę! I jeszcze nie można się chować pod drzewem, bo później trzeba zadzwonić do szpitala i pojechać. Dobrze! A teraz widzimy się po krótkiej przerwie! Pa, pa! Nie, ja coś powiem. Właśnie proszę się też nie chować pod słupami i właśnie to jest taka ważna rada, ponieważ właśnie w poniedziałek ma być zachmurzenie totalne, ale jednak jutro też ma być burzowo, więc także lepiej nie radźcie się stać. Dobrze. W żadnych wypadków, więc elo! Elo! Jeszcze nie można, jak nie trzeba się bać prądu, jak nie ma prądu w domu. Pa! Elo!